Dom tańca przedstawia. Rozmówki wiejsko-miejskie. Temat pierwszych rozmówek to kobieta na wsi. Krzyżują się tutaj bardzo rozmaite rzeczy. Kwestia losu, kwestie etyczne, emocjonalne, społeczne, kwestie estetyczne. Wszystkie znajdziemy w książce Chłopki, opowieść o naszych babkach. Jej autorka, Joanna Kuciel-Frydryszak, jest gościem rozmówek. Dzień dobry. Wiadomo, że wieś wsi nierówna, że też rozmaite były losy rodzin, uzależnione m.in. od stopnia ich zamożności. Ale być może niezależnie od tego wszystkiego da się wskazać określone role społeczne, które wiejskie kobiety miały odgrywać. Ja piszę o Polsce międzywojennej, kiedy w ogóle sytuacja kobiety, można powiedzieć, polegała na tym, że przygotowywana była generalnie do roli żony i matki. Sytuacja kobiety wiejskiej była odmienna w tymże okresie, bo czas, który opisuję, był czasem bardzo trudnym w ogóle dla Polski, a nawet dla świata. W latach 30. mieliśmy do czynienia z kryzysem ekonomicznym, który właściwie wstrząsnął polską wsią dużo bardziej niż miastem. Oznaczało to po prostu biedę, zubożenie znaczne wiejskich rodzin. To wszystko nakładało się na sytuacje, na bardzo trudne i dosyć prymitywne jednak w większości warunki prowadzenia gospodarstwa wiejskiego i życia, w ogóle biedy już takiej dziedziczonej z dziada, pradziada. Czyli kto miał źle, miał jeszcze gorzej, kto był biedny, też miał ciężko, tak bym powiedziała, w latach 30. Oczywiście tutaj dochodziła do tego wszystkiego tradycja, w jakich chowane były kobiety, religia, która formatowała bardzo wyraźnie kobiety do swoich ról, a z drugiej strony ruchy emancypacyjne, które przychodziły z miast, modernizacyjne, mobilność, mam na myśli to, że kobiety coraz częściej wyjeżdżały do miasta, o czym opowiadam we wcześniejszej książce Służące do wszystkiego, oglądały tam inny świat, oglądały tam panie, którymi same bardzo często pragnęły zostać. I to jest taki czas, o którym już wtedy pisano, że jakby największym marzeniem kobiety było to, żeby wyrwać się z tej wsi. Ale nie tylko kobiety, mężczyzn również. Natomiast to bardzo często się powtarza w mojej książce, ale dlatego się powtarza, że kobiety to często pisały w pamiętnikach i we wspomnieniach, że ich największym pragnieniem właściwie od dzieciństwa było zostać panią. One się z tymi paniami spotykały na ogół w szkole, jeżeli chodziły do szkoły i widziały nauczycielkę. Dla nich bardzo istotna różnica między tym, co widziały w swoich domach, a sposobem życia choćby wiejskiej nauczycielki, której sytuacja materialna też zwykle była ciężka. Ale jednak kolosalna różnica od wyglądu, prawda? To często jak to u dziewczynek zaczynało się od tego, że pani nauczycielka ma taką piękną sukienkę i ja też bym chciała mieć taką piękną sukienkę. I takie kanapki jej, jak myjemy w domu na święta. No i mówi inaczej. I ta wiejskość była takim balastem. Kojarzyła się z ciężką charówką matek, babci. I z takim losem trudnym. Znaczy dla mnie takim dosyć jednak dużym odkryciem było to, że duża część tych kobiet potrafiła to tak spostrzec i nazwać, że to jest ciężki los. Myślę sobie, że jest taki stereotyp kobiety wiejskiej pogodzonej, która niesie ten swój los jakby z pokorą. I tutaj te pamiętniki, te wspomnienia, których przeczytam bardzo dużo, właśnie coś takiego pokazują, że one mają poczucie jakiegoś takiego losu jakby niesprawiedliwego, wielkiego zmęczenia, pragnienia ulgi od tego losu, między innymi czego konsekwencją były właśnie ucieczki, jak ja to nazywam, do miasta, a skąd inąd wiemy, że w tym mieście ich los bywał bardzo trudny. Ale jednak, mimo wszystko, i to na mnie zrobiło duże wrażenie, właściwie to był początek drogi do tej drugiej książki, że one, będąc w miastach, będąc bardzo często wykorzystywane ponad swoje siły,
mimo wszystko nie chciały wracać na wieś. Wiele z nich nie chciała wracać na wieś. Po prostu nawet ta sytuacja upokorzenia i narażenia na napaści seksualne, które się zdarzały w tych domach chlebodawców, czy niepłacenie im, czy generalnie takie poniżenie, którego doświadczały służące, które już w latach 30. bardzo nie chciały być nazywane służącymi, dlatego że to był synonim osoby po prostu źle traktowanej. I myślano o tym, jak je nazwać, tak jakby nazwa mogła zmienić ich sytuację. To było moje pytanie, co takiego tam się działo na tej wsi międzywojennej, że za wszelką cenę starały się w tych miastach utrzymać, choć trzeba powiedzieć, że wiele z nich wracało też dlatego, że chciało sobie ułożyć życie, a praca służącej w miastach nie dawała takiej na ogół możliwości, to znaczy albo praca, albo małżeństwo. A z drugiej strony ta praca nie wymagała dużych kwalifikacji, a nawet w ogóle nie wymaga kwalifikacji. Stąd takie opisy, że dziewczyny przyjeżdżają ze wsi pociągiem, idą pod pomnik, jakiś charakterystyczny punkt w mieście albo na targowisko i za chwilę mają pracę, właściwie z dnia na dzień. Jak długo ją utrzymają, to już jest inna rzecz, no bo to pełna przypadkowość. Właściwie żadnej umowy, nie wiedzą, co będą robić do końca. Bardzo wiele zależy od kaprysu chlebodawców, bo prawo prawie nie chroni, właściwie nie chroni służących w Polsce międzywojennej. Wróćmy na wieś. One są w mieście. A to wiejsko-miejskie. Tak, tak, oczywiście. Różne losy czasem wracają, ale wróćmy do domu i od najwcześniejszych lat przyjrzyjmy się, co czeka dziewczynkę, kiedy ona zostaje zaprzęgnięta do robót domowych i co tak właściwie na niej spoczywa, jakie obowiązki? No oczywiście dziewczynki najlepiej się nadają do tych prac opiekuńczych, czyli zajmują się swoim rodzeństwem albo drobną zwierzyną, jak mają 5 lat, ale potem także wypasem krów. Ta praca, zajęcie, zajmowanie się dziećmi, oczywiście no, umiemy sobie wyobrazić 5-letnie dziecko, które musi się zajmować rodzeństwem. Jak bardzo to jest obciążające i właściwie niemożliwe, żeby dopilnować, jeżeli się jest taką małą dziewczynką. Ale to jest jedno z zajęć, bo do tego wszystkiego trzeba i nosić, i pomagać, i sprzątać. Najdramatyczniejsze losy z mojego punktu widzenia, bo ja też opisuję, nie wiem, znają Państwo taki termin pasionka, może z opowieści rodzinnych. Pasionka, ja opisuję taki dosyć drastyczny przypadek dzieci, no bo też takie ryzyko istniało, że dziewczynki będą zaczepiane czy molestowane wręcz. Też taką kondycją tych dziewczynek, potem kobiet wiejskich, myślę, jest samotność, poczucie osamotnienia i niezaopiekowania. To jest coś takiego, co się pojawia bardzo wcześnie, przecież nie z powodów intencji i złej woli rodziców, tylko dlatego, że nie ma się kto nimi zająć. Nie ma przedszkola, nie ma żłobka. Dzieci wiszą w takich kołyskach prowizorycznych w polu, bo matka nie ma się nimi jak zająć. Potem, jak już jest dziecko starsze i pojawia się jego rodzeństwo, to starsza dziewczynka zajmuje się dziećmi. Ale to, co chyba najgorsze w tych losach dziewczynek, to jest to, że część z nich trafia do obcych rodzin albo do rodzin też krewnych, ponieważ rodzina decyduje się no właściwie oddać dziecko do pracy, trzeba powiedzieć, za wikt i opierunek. Zresztą to był także los chłopców często, ale oczywiście kobiety są zagrożone jakby podwójnie, no bo znowu to seksualne zagrożenie, muszę powiedzieć, to jest coś, co szczególnie było dla mnie trudne do napisania, ale też się zdarzało, że po prostu dziewczynka została oddana do swojego wujka i po prostu wróciła w ciąży, a sygnalizowała matce, że chce wrócić, ale nie powiedziała z jakiego powodu. No i mama mówiła jej, nie, nie, będziesz tam gospodynią, to w ogóle jest jakby dla ciebie dobre. I wróciła w ciąży z wujkiem, który oczywiście no, tam miał swoją rodzinę. No i to jest to dzieciństwo, które oczywiście nie musiało tak wyglądać i wielokrotnie tak nie wyglądało. Ja powiedzmy pokazuję jakieś pola ryzyka. Niemniej jednak przemoc w ogóle, nie tylko seksualna, przemoc fizyczna, ale także psychiczna, taki lęk, wychowanie lękiem, wychowanie dyscypliną, która wisi nad drzwiami, nie musi być używana, ale wystarczy, że dziewczynka ma świadomość. Czasami ktoś mówi, bardzo dużo w tej książce jest przemocy i ja zawsze wtedy mówię, nie tak dużo, jak mogłoby być. W tych relacjach jest bardzo dużo przemocy, w relacjach kobiet.
opisuję taką sytuację pani, która mi to opowiadała, że ona właściwie, ojciec jej nie bił, ale wisiała u nich w domu dyscyplina, a ona widziała, jak właściwie skatował jej brata. No, wyobrażam sobie, że jak coś takiego się wie o własnym ojcu, to schodzi mu się po prostu z drogi. No i można, faktycznie może uniknąć całe życie fizycznej kary, bo człowiek jest tak przestraszony, że chodzi na palcach. Jest tego rodzaju przemoc, która przecież chyba do końca w rodzinach się nie skończyła. I niestety nie mogę mówić w czasie przeszłym. Czy kobiety były tylko przedmiotem przemocy, czy same te przemoc również stosowały? Same przemoc również stosowały. Więc oczywiście nie uważamy, że każda wiejska kobieta była aniołem. Ja myślę, że jest taki mechanizm trochę jakby wchodzenia w te buty, zwłaszcza kiedy kobieta zostawała sama, przejmowała gospodarstwo i zarządzała rodziną. Uruchamiał się trochę taki mechanizm właśnie tej twardej wtedy ręki. Ale też przecież mówimy o kobietach wiejskich, to jest jakaś kategoria, ale są też podkategorie, to znaczy te kobiety miały swoje charaktery, podlegały różnym wpływom i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, że nie było jednej kobiety wiejskiej, prawda, jednego typu. Ta przemoc pojawiała się i o tym między innymi pisze, wobec pasierbów na przykład. Opisuje dosyć drastyczny przypadek, gdzie kobieta bije swoich pasierbów, bo zjadł jajko, bo nie poszedł na pole i tak dalej, uważając, że w ten sposób egzekwuje jakby dyscyplinę i uczy dzieci pracy. To są czasy, kiedy przemoc wciąż jest uzasadniana i znów niektórzy dzisiaj uzasadniają przemoc fizyczną. Jak dochodziło do tych aktów przemocy, no to one bardzo często zostawiają ślady. No i pytanie jest, jak reagowała na to społeczność i jak reagowało na to prawo? Jaka była skuteczność tego typu sankcji? Wyroki były na ogół niskie, ale zapadały. Ja też je pokazuję. Społeczność, dopóki nie było jakichś drastycznych wypadków, dopóki tych śladów nie było już takich, że łapali się ludzie za głowy, uważali, że to jest sprawa, wewnętrzna sprawa rodziny i nikt nie interweniował. Te przykłady, które ja podaję, drastyczne znowu, gdzie ojciec współżyje z córką i cała wieś o tym wie i nikt się nie wtrąca. To jest jakaś naczelna zasada, nie wtrącać się. Ale oczywiście takie wyroki zapadały. Teraz pytanie, kto to chciał zgłaszać. Opisuję szczegółowo w miarę przypadek kobiety, która straciła oko. No i mąż ją poprosił, żeby nikomu nie mówiła i ona nikomu nie mówiła, bo mąż ją poprosił. Do czasu, aż powiedziała i dzięki temu się to rozeszło, a więc jednak zareagowano. Bywało i tak. To nie było tak, że prawo nie dawało takiej możliwości obrony, ale ta hermetyczność tych środowisk i też takie małe szanse powodzenia tych procesów, to było takie dojmujące. Też opisuję przypadek Zofii Paluchowej. To jest bohaterka spektaklu, który jest grany w Teatrze Wybrzeże, którego jeszcze nie widziałam. Tak zwana Piękna Zośka, znana z obrazów. I Piękna Zośka akurat zdecydowała się, ponieważ domniemuje, była pod wpływem miejskich środowisk, sądzę, że z tego powodu. No i była, powiedzmy, ówczesną trochę celebrytką, ponieważ była modelką wielu malarzy, zdecydowała się, to jest końcówka lat 20., na odejście od męża, za którego została jakby wydana wbrew swojej woli. Skończyło to się bardzo tragicznie, więc oczywiście też separacje się zdarzały, no ale wiemy, że były szalenie trudne możliwości w ogóle kobiet, też związane oczywiście z ich wychowaniem, nie tylko z tymi uwarunkowaniami prawnymi, tylko, a może przede wszystkim wychowaniem i możliwościami ekonomicznymi, czyli pełna zależność na ogół. A z drugiej strony to poczucie, które jedna z tych kobiet artykułowała w ten sposób, na odejście od męża jesteśmy za religijne, plus rodzina. No to są oczywiście sytuacje, które do dziś spotykamy, więc jeśli mówimy o tym, co było 100 lat temu, no to wyobrażamy sobie, że te możliwości były znikome. Z tego, co pani powiedziała, to ewidentne jest to, że władza
wiąże się z przemocą, ale zajrzyjmy też do czegoś bardziej jeszcze miękkiego, czyli do takiej sfery uczuciowej, jeśli da się to odtworzyć. To znaczy, były relacje pomiędzy małżonkami, też pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wiadomo, że praca tutaj była bardzo ważna, ale czy były jakieś takie oznaki troski, opieki, czułości? Czy to był bardzo oschły świat, w którym te dzieci się wychowywały? Powiedziałabym, że jeśli nie dominuje, to wybija się takie poczucie właśnie jakiejś oschłości, jak pan powiedział. Na pewno części rodzin to dotyczyło, a nawet może dotyczy, w jakiś sposób dziedziczone. Już to z powodu trudnych warunków, o których powiedzieliśmy, to znaczy ludzie zajęci pracą, także tego, że w tradycji chłopskich rodzin nie było na ogół jakby pochylania się z taką troską, a wręcz mówienia o uczuciach. Trudno sobie to nawet wyobrazić. Jest to stosunkowo zresztą późny wynalazek. Też trochę właśnie taki pański, a nie chłopski. Myślę i nawet wiem, bo spotykam się z takimi reakcjami, że jeżeli ta książka rezonuje, to także z tego powodu, że ja troszeczkę dotykam tego, że te skargi jakby, czy poczucie, że czegoś się jakby nie dostało, że jakieś potrzeby nie zostały zrealizowane, emocjonalne, o których pan mówi, że nie było mowy właściwie o czułości, w jakimś stopniu na pewno było problemem tych rodzin, co nie znaczy, że nie było innych, ale to się cieniem położyło, że trudno było potem okazywać swoim dzieciom uczucia, natomiast troska to jest co innego. I ja właśnie pokazuję to w ten sposób i tak to rozumiem, że ta troska była manifestacją uczucia takiego macierzyńskiego czy rodziców, że właśnie nakarmienie chodziło głównie o to, żeby przetrwać. Chodziło o to, żeby te dzieci utrzymać przy życiu, a więc karmić, a więc dbać o nie w ten sposób, a więc ubrać. Stąd, jeżeli dziecko oddawane było do gospodarza, to nie były to szykany, tylko chęć zabezpieczenia jego bytu. W książce chyba nie używam takiego sformułowania, ale piszę o takiej potrzebie karmienia, którą klasy ludowe bardzo często rozumieją jako manifestację troski o dzieci. Jest takie sformułowanie, które być może państwo znają, matka gastronomiczna, matka karmiąca, może nie porozmawia, matka, babka. Może nie zapyta, ale nagotuje, zrobi nam to, co lubimy najbardziej do jedzenia, będzie stała przy kuchni. My może wolelibyśmy, żeby porozmawiała, ale być może ona nie umie. To nie znaczy, że nie jesteśmy dla niej ważni i tak to okazuje. Takim głosem w książce polemicznym jest moja koleżanka reporterka Katarzyna Surmiak-Domańska, która mówi, no dobrze, dobrze, ale co w sytuacji, kiedy dziecko wymaga obrony na przykład przed przemocą. Sprawa oczywiście nie jest prosta. Wielu z nas się z tym boryka, próbując zrozumieć przeszłość naszych rodzin i zachowania. Bardzo często teraz też słyszę taką opowieść właśnie o tych dzieciach, które oddawane były do krewnych albo do obcych, które nie mogły się wychowywać ze swoim rodzeństwem ani ze swoimi rodzicami. I ludzie zwierzają. Babcia całe życie się zastanawia, dlaczego ona trafiła do tej rodziny, dlaczego to ona została do niej oddana, czy to coś znaczy, jakim to kluczem poszło. I teraz wnuczka się też nad tym zastanawia. To może chodziło o jakieś najbardziej pożądane cechy, bo były pożądane też cechy przy zamążpójściu, bardzo określone, to znaczy ktoś stawał się dobrą partią, jak był gospodarny, znaczy gospodarna kobieta obrotna, która potrafiła w obejściu, to być może też jakieś takie chociażby predyspozycje u tych małych dziewczynek dostrzegano i że dlatego właśnie te osoby wysyłane były do wujów albo do jakichś zamożnych kmieciów. Pracowita i pokorna, to były te cechy, które były pożądane. Pracowita i pokorna, ale przecież pokorna to nie znaczy, że pogodzona, tylko jakby nie sprzeciwiająca się, bo też jakie szanse powodzenia miał sprzeciw. I to są wielokrotnie te opisy, że płakałam, błagałam, rodzice byli głusi na to. Przychodził nauczyciel i mówił, ta dziewczynka jest taka zdolna, proszę wysłać ją do szkoły, ona naprawdę ma wielkie możliwości, ale rodzice byli nieugięci. Właśnie to taka nieugięta wola nie tylko ojca,
W ogóle rodziców, bardzo silna w tych rodzinach, to też było coś takiego, co pamiętały te kobiety, bo z tym się właściwie nie dyskutowało, ale też ta hierarchia. Właśnie ciekawe są też te opisy kobiet, które zanim na przykład przyjdą do męża ze swoim pomysłem, to robią takie podchody, cała ta strategia, żeby zebrać argumenty, co mąż powie, takie konsultacje u innych mężczyzn, a że Bronek to powiedział, to tamto, żeby mieć jeszcze dodatkową argumentację. Głównie chodziło o to, żeby wysłać dziecko do szkoły, na przykład kolejne dziecko do szkoły. Wiadomo było, że rodzina ledwo wszędzie, nawet w dużych gospodarstwach, żeby uczyć dzieci, a matka się znowu upiera, że tam czwartego wyślą, czy czwartą, tym bardziej czwartą. Po co kobiecie szkoła? Wiadomo, że niepotrzebna. A tutaj matka mówi, że nie, że ona chce, albo żeby na krawcową poszła, co też było marzeniem matek, bo to był bardzo dobry zawód. Ale trzeba było zdobyć maszynę. Musimy pamiętać, że to było naprawdę na ogół dużym wysiłkiem w okresie, o którym piszę. Więc gromadzenie tych argumentów i dopiero co ten ojciec powie, i to nawet w takich rodzinach dobrze prosperujących, bogatszych, gdzie ta współpraca, nazwijmy relacje między małżonkami współpracą, była dobra, to jednak kobieta bardzo często się musiała nagimnastykować, żeby ojciec pobłogosławił, czy też po prostu się zgodził. Były to długie procesy. Mówiła Pani o szkole, to jest ważny wątek. Czy było tak, że dziewczynki jednak jakoś rzadziej były wysyłane do szkoły w porównaniu do chłopców? Czy to się mniej więcej porówno rozkładało i tylko zależało od stopnia zamożności rodziców? To nie zależało wyłącznie od zamożności. Nie mamy tutaj danych dokładnych co do płci. Jest jedna rzecz zresztą z tymi danymi, bo to mówi się o milionie wykluczonych dzieci z edukacji, ale część dzieci chodziła do szkoły tylko zimą, a latem wysyłana była do pracy, więc znowu to są takie ciemne liczby, jak to liczyć, i te statystyki są takie, trochę chodziła w kratkę, jak były buty, chodziła, i teraz niewiele możemy tutaj dokładnie powiedzieć, ale wydaje mi się, że to przekonanie, że kobiecie nie jest potrzebne wykształcenie, było tak silne, że to była ta bariera. Znaczy na ogół jednak w kolejce do edukacji przed dziewczynką stał brat. I ja do dziś też dostaję takie informacje relacje od czytelniczek, że nie tak dawno mi pani mówiła, że jej ojciec został wykształcony i całe życie on ubolewał, bo mówił, że miał taką zdolną siostrę, która się tak bardzo chciała uczyć, ale ojciec ich zdecydował, że to on się będzie uczył, a on nie był taki zdolny i miał takie poczucie, że to było bardzo niesprawiedliwe i że ona to byłaby na pewno profesorem. Dziewczynka dorasta. Jakie ma możliwości do wyboru? Jakie scenariusze życia? Może zostać wydana za mąż, może pojechać do miasta, może w ogóle wyjechać z Polski, wyemigrować. A czy na przykład tak jak dla chłopca marzono o karierze księdza, to czy dla dziewczynki pójście do zakonu to była też dobra opcja z perspektywy rodziców? Też trzeba było mieć posag i z punktu widzenia rodziców i takim najbardziej upragnionym, ale też dziewczynek właśnie była posada nauczycielki. To było takie marzenie w okresie międzywojennym największe, żeby zostać nauczycielką i to się czasami udawało. Ja pamiętam taką relację pani, która wykształciła się na nauczycielkę, ale kosztem rodziny całej. Była bardzo zdeterminowana i właściwie zagroziła rodzicom, że się utopi, nie zostanie panią, bo to sformułowanie jest naprawdę bardzo częste, proszę mi wierzyć. W tych wspomnieniach i pamiętnikach ona oświadczyła, że ona musi zostać panią, w przeciwnym wypadku się utopi. I to się jakoś udało, ale to były straszne korowody, bo trzeba było skończyć jedną szkołę we wsi, czteroklasową, potem w mieście i tak dalej, potem seminarium nauczycielskie i została nauczycielką i to wielki splendor dla całej rodziny góralskiej i też potężny awans, to lata 30. Edukacja oczywiście była bardzo utrudniona i wiązała się z wielkimi kosztami ekonomicznymi, ale też od matek wymagała bezpośredniego takiego zaangażowania. Bardzo często to było skonstruowane tak, że dzieci mieszkały w miastach, kończąc szkołę. Stacja opłacana była
tym, co matki mogły ze swojego gospodarstwa udostępnić. I one chodziły i przynosiły to na te stancje, więc bardzo z dużym poświęceniem, no i oczywiście ze zgodą na ogół ojca. Wyjazdy za granicę były czymś niezwykle trudnym, w zależności od regionu oczywiście, w tych bardziej uprzemysłowionych regionach ludzie ze wsi znali miasta, mniej uprzemysłowionych i oddalonych od miast. Czasami znali wioski w promieniu, nie wiem, 5 kilometrów i nie dalej, więc nagle taka wyprawa z Podkarpacia na przykład do Kanady, jak jedna z moich bohaterek, Wiktoria Kuliś, no to była naprawdę wyprawa jak na księżyc. Trzeba było ją zorganizować, trzeba było ją opłacić, trzeba było mieć na to pieniądze, a przecież wyjeżdżali ludzie ubodzy na ogół. Więc w to znowu musiała być zaangażowana rodzina najczęściej i znowu zgodzić się na to. Ale też są takie przypadki, zwłaszcza służących, czy na tak zwaną dziewkę, jak używano jeszcze tego języka w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli służącą w gospodarstwach wiejskich. Tak jak mówiłam, to już dzieci były oddawane, czy nastoletnie dziewczynki, chciały, nie chciały. Jeżeli wychodził ten impuls od dziewczynki, czy od dziewczyny już, czy od młodej kobiety, to na ogół to dotyczyło miast. A tutaj w gospodarstwach to raczej był taki pomysł na to, jak te dzieci zagospodarować. W pani książce jest taka diagnoza tej sytuacji rodzicielskiej, że ojciec był raczej od dyscyplinowania, a matka no, w jakiś sposób bardziej się zajmowała dziećmi. Czy w związku z tym w tym losie dziewczynek jakoś mogła odnaleźć spełnienie? Czy to był jakiś rodzaj przelewanych ambicji też matki, jeśli udało się tej córce albo zostać nauczycielką, albo właśnie wyemigrować i potem przysyłać z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych pieniądze? Tak, choć myślę, że ten motyw taki ekonomiczny, znaczy żeby matka na końcu miała pieniądze, to może nie o to tu do końca chodziło, natomiast rzeczywiście zabezpieczenie tego bytu i lepszy los, to marzenie, żeby wyszła za miastowego na przykład, co może Państwo też znają z relacji rodzinnych, wyszła za miastowego i to miało oznaczać nie wiadomo jaką poprawę losu. Tak jak pan powiedział, one, właśnie to jest ciekawe, że one same jakby bezgranicznie często się poświęcały, a jednocześnie nie chciały tego losu dla swoich córek. Rozumiem, że one już nie widziały dla siebie innych możliwości. Mimo to wykonywały te wszystkie prace, które musiały, z pełnym zaangażowaniem. Ale liczyły na to wiele z nich, nie każda, że córka nie powieli już tego losu, że on się odmieni, że ona będzie w innym miejscu. Ta więź z dziećmi no, była celem też życia, prawda? Kobiet wiejskich, kobiet domowych, czy właśnie pilnowanie tego gospodarstwa i w ogóle ogniska domowego, do czego też się czuły jakby przeznaczone i do czego były formowane. Też nie można powiedzieć, że każda chciała od tego uciekać, bo wiele z nich chciało się doskonalić w tej roli. Nie każda miała też poczucie krzywdy, bo zawsze takie robię też zastrzeżenie, że przecież wiemy, że te losy się różnią, żeby nie było, że każdy los mniej więcej tak samo się przejawiał. Ale oczywiście ta nadzieja, że dzieci będą miały lepiej, to było, myślę, taka kluczowa. No i najpopularniejszy los, czyli zostanie na wsi, wydanie za mąż. Pani opowieść o tym jest taka bardzo ekonomiczna czy handlowa. To była tak na dobrą sprawę transakcja. Tak, ja rzeczywiście byłam pod wrażeniem znowu, że po pierwsze tak dużo jest tych relacji i wciąż one do mnie napływają, że ludzie tak szybko i w taki jakiś bezwzględny sposób byli przez te swoje rodziny kojarzeni i często pozbawione kobiety głosu. Ostatnio coś takiego ciekawego też usłyszałam, zupełnie niekonwencjonalnego w Bielsku Podlaskim. Pani mi mówiła o swojej babci, która jak przyszedł swat, powiedziała, że nie chce tego, który miał być tam jej proponowany, ale za tego swata by wyszła i tak się stało. To mnie bardzo ucieszyło, bo wybrała po prostu. Zdarzało się i tak. Natomiast w tym rozdziale mówiącym o zamążpójściach pokazuje w jakiś bezwzględny często sposób dramatyczny przebiegały te swaty, które często romantyzujemy i wyobrażamy sobie jako coś właśnie takiego pięknego i coś, co powinno być piękne, a właśnie przypominało przetarg albo
transakcje. I to jest wspaniałe, że właśnie też zachowały się takie relacje, gdzie kobiety potrafią wymienić, że on krowę, my coś tam, tu ci las, my łąkę, a potem jak tato nie chciał krowy, to mąż też mnie nie chciał, bo ojciec nie dał krowy. Z dzisiejszego punktu widzenia kompletnie nieprawdopodobne, że przez coś takiego kobiety przechodziły, że nikt ich nie chciał, ani ojciec, no bo już dał jej posag i ona mu przeszkadzała. I to też jest taki zwrot, który się pojawia w tych relacjach. Siostra już zajęła moje miejsce. Znaczy już wszystkie te hierarchie, to wszystko już działało. Już tu odhaczona córka poszła, dostała krowę. No ale jednak próbował tak trochę krowę też zatrzymać. Mąż nie chciał żony bez krowy. No i ona taka była niczyja. No to w ogóle jest uprzedmiotowienie, które trudno sobie nam dzisiaj wyobrazić i też takie poczucie bezsilności tych kobiet, jakby znikąd pomocy właściwie, nie wiadomo co zrobić. A jak kobieta trafiała do tego nowego domu, no to bardzo często oprócz męża miała na głowie teściów. Jak się układały te relacje? Bardzo różnie się układały, ale no, domyśla się pan, że też układały się w taki sposób, że znowu kobieta była do roboty, prawda? Kobieta miała być robotna i się nie odzywać, zwłaszcza z punktu widzenia teścia. I ja tam znów pokazuję sytuację dosyć bogatej z domu Anny Szopowej, która akurat wybrała sobie męża w tym sensie, że oni byli na podobnym poziomie, mieli podobny status materialny, więc tutaj jakby rodziny były zgodne, nie było konfliktu, no bo taka sytuacja była optymalna, że ludzie się polubili czy pokochali i jeszcze mieli podobne majątki, więc tutaj powiedzmy można było liczyć na to, że nie będzie sprzeciwu. Gorzej jak się w biednej zakochał. I teraz właśnie Anna Szopowa, która przychodzi, a tam teść, który pluje na podłogę i nie daje sobie jakby wytłumaczyć, że to już się tak nie robi w tych czasach, bo ona chce być nowoczesną gospodynią i na przykład kupuje mydło. Zdaniem teścia wyrzuca pieniądze w błoto i teść oczywiście jest głęboko nieszczęśliwy i zwyczajnie ją obraża i upokarza, więc to jest oczywiście też kolejny problem tych kobiet, ułożenie sobie relacji i podleganie tej silnej władzy, no mężczyzn głównie. Ale zdarzało się i tak, że być może z czasem, a być może od razu ta pani zostawała gospodynią w swoim domu. Czy to oznaczało, że ona miała duży wpływ na to, co się dzieje wewnątrz, chociażby w kontekście urządzenia domu? Czy była jakaś sfera, która jakby podlegała jej? To, że to była jej działka, mężczyzna wychodził w pole, załatwiał tam sprawę, a dom należał do kobiety. Tak, tak, tak. Dom należał do kobiety. I to dobrze i niedobrze, bo z jednej strony on należał do kobiety, czyli ona tym się wszystkim zajmowała, a z drugiej strony ona oczywiście mogła sobie posadzić kwiatki w ogródku, jakie chciała i na to miała wpływ i warzywa. Chociaż nie jestem też pewna, czy z tymi warzywami to nie podlegało jakimś negocjacjom z mężem. Co do domu, no to wiemy, że to była tak zwana działka kobieca. Pranie mogła sobie zrobić zawsze, oczywiście nie pytając o zgodę. No ale to praca jest. Tak, tak. Ale kupić to jest dom. Filiżankę na przykład. Kupić filiżankę, no to chyba już porozmawiać, jeżeli to rzeczywiście filiżanka. Powiedziałam, że to dobrze i niedobrze, no bo z drugiej strony zostawała z tym sama. To znaczy, to jest ten problem, który się chyba dotąd nie skończył. Że jeżeli dom dobrze wygląda, no to oczywiście gospodyni jest dobra, ale jeżeli są tylko jakieś zaniedbania, to zawsze wina kobiety, bo to jest właśnie ta jej działka. I to, co myślę bardzo ciekawe i na mnie to robiło wrażenie, że znowu 100 lat temu już kobiety to podnosiły, jako też jakiś niesprawiedliwy podział obowiązków, że to dzielenie na działkę kobiecą i męską i to, że mężczyzna właśnie nie będzie zmywał statków, jak to się wtedy mówiło, czyli naczyń i tak dalej, i tak dalej. Choć może to się zdarzało znowu, ale bardzo rzadko, no bo wiemy o tym, że ten podział do dziś istnieje, a mówimy o czasach bardzo odległych. Ale to, co ciekawe, że już wtedy istnieli również mężczyźni, którzy to podnosili, ludowcy, i zauważali i mówili, że to faktycznie jest skandal, że zostawiamy nasze kobiety z tymi sprawami, z tą babską robotą i że to jest w ogóle nieracjonalne i nie w porządku tworzyć takie kategorie pracy domowej, kobiecej i męskiej.
A czy to miało jakikolwiek wpływ na ten świat? Czy te wszystkie publikacje, dyskusje, to nie była taka, nie wiem, inteligentka rozrywka A jak pan myśli? ostatecznie? No właśnie, ale czy jest jakiś ślad, że ten świat, bo pani mówiła, że jakoś był naruszany, chociażby przez te służące, które wybywały do miasta, zmieniały sposób bycia, czy on chociaż trochę kruszał już, czy rzeczywiście miał się dobrze i ten świat wyglądał na taki, że będzie w niewzruszonym stanie za kolejne 50 lat? Te impulsy modernizacyjne były nieduże. Ja tam pokazuję na przykład działanie kół gospodyń wiejskich, ale to już głównie w PRL-u. Natomiast tutaj już działają, ale pozwolić sobie mogą na to najbogatsze gospodynie. Natomiast jest to kolosalne wydarzenie na wsi, kiedy kobiety się uczą organizowania wycieraczek czy łazienek, co było wielkim problemem, gdzie się kąpać. To wszystko miało naprawdę bardzo duże znaczenie, ale bardzo powoli to szło, tak bym powiedziała, dlatego że między wsią a miastem istnieje ogromna wtedy przepaść wciąż. Właściwie nie ma komu tej modernizacji przeprowadzać. No rzeczywiście przejeżdżają służące i też czasem przy dużym oporze wprowadzają jakieś zmiany, wieszają firanki, wyrzucają bibułkowe kwiaty, bo to był taki czas. Wprowadzają zwyczaj rwania kwiatów do wazonów na przykład. Pojawiają się sztućce za ich sprawą. Przestaje się jeść z jednej miski łyżką. Ale wydaje się, że te zmiany są mniejsze niż potrzeby, no to na pewno. A jak to było pomiędzy samymi kobietami? Czy rodziła się jakaś więź? Pani mówi o samotności. Nie było przyjaźni pomiędzy kobietami, które no, dzieliły w końcu podobny albo wręcz ten sam los? Znowu tutaj muszę się trochę zasłonić źródłami. Jeżeli kobiety pisały te swoje wspomnienia, to nie powiem, żeby jakoś szczególnie akcentowały tę sferę, bo ostatnio ktoś mnie też zapytał na spotkaniu, używając takiego sformułowania siostrzeństwa. Czy istniało siostrzeństwo wówczas między wiejskimi kobietami? Więc muszę powiedzieć, że to nie był jakiś szczególny temat, przynajmniej ja nie odniosłam takiego wrażenia. I myślę, że też ze względu na to obciążenie pracą, no i jednak takie nastawienie głównie na rodzinę, co zresztą jest bardzo charakterystyczne w rodzinach wiejskich, ma też taki bardzo dobry wymiar, to wspieranie się i pomoc, i jak jedna siostra się wykształciła, to potem pomagała młodszej siostrze i ona przyjechała do niej do miasta i tak dalej. To się wciąż zdarzało, ale mniej chyba na zewnątrz, jakby te więzi rodziły się wewnątrz rodziny. Jestem też pytana właśnie o to darcie pierza wspólne na przykład, prawda? O te takie obrazki, które mamy zapamiętane dzięki folklorowi. Ale ja od tego troszeczkę uciekałam, uznając, że etnografia to dosyć dobrze jednak opisała, znaczy dosyć dokładnie to chciałam powiedzieć, ale mnie interesowała powszedniość tych losów, codzienność. Tak trochę wchodzę za obrazy, które dostaliśmy, żeby pokazać, jak wygląda taki zwykły dzień, no bo to wszystko, no, to są święta, prawda? Tańce, śpiewy, tego u mnie jest stosunkowo niewiele. Zrobiłam to świadomie, żeby gdzie indziej postawić akcent, to jednak nie jest książka etnograficzna. A z drugiej strony mamy tę wiedzę i pewnie większość z nas ma jakieś takie wyobrażenie w tą stronę. To jeszcze pytanie o sposób przenoszenia się tych sposobów życia czy stylu życia, bo mówiła Pani o tej świadomości swojego losu, prób zmiany poprzez to, że się wypychało dzieci, że chciało się zapewnić im lepszy los, ale czy jednak poprzez rodzaj wychowania, nie wiem, opowieści, które się mówiło dzieciom, przykazania, mądrości, rady życiowe, czy kobiety w sumie nie przyczyniały się do tego, że ten sposób istnienia i funkcjonowania i miejsca kobiet w wiejskim świecie trwał? Jedne się przyczyniały, inne się nie przyczyniały. Czy kobiety, czy w ogóle rodziny się przyczyniały. Moja książka też otworzyła taką dyskusję, jak to się przenosi, czy się przenosi, w jaki sposób się manifestuje w następnych pokoleniach. Czy my jesteśmy jakoś tym dotknięci dzisiaj, czy przeciwnie, jesteśmy kompletnie od tego wolni i w ogóle nie mamy nic z tym wspólnego i czytamy to z dystansem. Reakcja na książkę pokazuje, że nie, że coś się odzywa, to znaczy to gdzieś
siedzi. Jakbym miała powiedzieć jednym zdaniem, to myślę, tak to istnieje. To jakoś w nas siedzi, ten duch się unosi. Czy w tych historiach, które pani zebrała, usłyszała, widzi pani taki spełniony los, powiedzmy, że w jego nieuchronności, ale z drugiej strony też pewnego rodzaju bezpieczeństwie, zapewnieniu miejsca pod słońcem, te kobiety się odnajdywały i stwierdziły, no tak, mogę w tych ramach dobrze funkcjonować, wieść dobre życie? Myślę, że tak było, tylko że, wie pan, no ja piszę głównie o czasie bardzo trudnym ekonomicznie i to jest historia zmagań jednak, wie pan, niebezpieczeństwa. Ale to nie znaczy, że każda z nich płakała codziennie w poduszkę, prawda? Bo te sytuacje się różniły. Nade wszystko taki brak poczucia wyboru uniemożliwiał jakieś bardzo dobre samopoczucie, tak się zdaje. I poczucie wpływu i to podporządkowanie, myślę, że tam było bardzo dużo cierpienia. Czas na pytania od państwa. Moja ciocia opowiadała, jak szła do komunii. Przygotowywano ją do tej komunii już od miesięcy, że to będzie jedyny dzień, kiedy będzie zwolniona z pasenia krów. Więc ona była tak przejęta tą sytuacją, że będzie jeden dzień w jej życiu, gdzie nie będzie musiała pasać krów. A z kolei starsza siostra była odpowiedzialna za przeodziewek, czyli za przygotowanie sukienki komunijnej. Nikt nie wpadł na pomysł, że dobrze by było, żeby założyła. No i w dniu, kiedy ta starsza siostra ją ubiera do komunii, okazuje się, że jest troszeczkę grubsza, korpulentna, no więc sukienka komunijna na nią nie wchodzi. Ale mimo wszystko ta siostra tak się bała mamy, więc nadziała na nią tą sukienkę. I wyobraźcie sobie państwo, chwila, dzień wyczekiwany od miesięcy, że będzie jedyny dzień, gdzie ona tych krów nie będzie pasała, że będzie taką królewną domową, poszła do komunii, do kościółka, nie była w stanie oddychać, no bo ta siostra nadźgała na nią tą sukienkę, zemdlała, straciła, że tak powiem, cały dzień. Następnego dnia została obudzona i znowu na pasanie krów. Ta ciocia jeszcze żyje i cały czas opowiada nam tą. Niesamowite jest to, że te kobiety właśnie wracają bardzo często do dzieciństwa. Mówiły mi moje rozmówczynie, że na przykład mama całe życie nie wracała do tych wspomnień, a dopiero na starość zaczęła o nich mówić. I wtedy jakby się tak ulewało. I to było głównie do dzieciństwa. Ocenia je pani jako opowieści sentymentalne czy traumatyczne? No jeżeli musiałabym to jakoś skategoryzować, to raczej traumatyczne. Te doznania dotyczące braku możliwości chodzenia do szkoły i tej pracy ponad siły, że one jednak były już takie jakby doświadczane bardzo świadomie jako krzywda jednak. Ale zgoda, że jeżeli dziewczynka nie miała takich doświadczeń, to może wracać w jakiś sposób tam sentymentalnie. Ale to też znowu zależy, czy doświadczała rodzina biedy, jak dotkliwej biedy, czy dziecko doznawało przemocy. Ostatnio właśnie też na spotkaniu pani mówi, że jej mama wracała do swojego dosyć biednego dzieciństwa, gdzie chodziła boso, no z takim właśnie sentymentem, bo tam się właśnie wspominały jakieś placki i w sumie, że było biednie, ale wesoło. Ale potem podeszła po spotkaniu, mówi, ale tak naprawdę to mój dziadek był kolejarzem. Mieliśmy pole, mieliśmy krowę jedną, kury, ale on był kolejarzem i oni mieli nawet pomarańcze. No więc jak oni mieli pomarańcze, to już może było im trochę weselej. Wracając do tej rodziny, to z kolei moja mama i jeszcze jedna ciocia były środkowe. I już po wojnie, kiedy jeździły autobusy i przez megafon było mówione, że jest nabór młodzieży, wystrzykę w miejsca odzyskane. Dwie najstarsze siostry były chronione, no bo jedna miała maszynę do szycia i była krawcową. Druga tak troszkę się też uczyła tego krawiectwa. Bracia środkowi byli, wiadomo, też, że tak powiem, zwolnieni z tej zsyłki, no bo jeden miał iść do wojska, a drugi na agronoma się uczył. Najmłodsza jeszcze się krzątała w domu. A dwie środkowe, 16- i 14-letnie, były normalnie wsadzone w autobus z takimi, żeby nawet nie walizkami, tylko tobołkami. Tobołkami, tak. I wywiezione z rejonów Leżajska na Dolny Śląsk do Legnicy, gdzie nikt nie pytał, co one tam będą robiły. Rodzice wiedzieli, że będą zaopiekowane, ale przecież nikt z tego nie sprawdzał, w jaki sposób one będą zaopiekowane. Kiedy jeszcze przełom, proszę powiedzieć? Kiedy zaczęło być lepiej? Czy lepiej? Wiemy, że w PRL-u część ludzi awansowała społecznie i przenosiła się do miast. No to był największy przełom. W okresie, o którym ja piszę, czyli o dwudziestoleciu, tego przełomu nie było.
To też był krótki czas, no bo jak sama nazwa wskazuje, trwało lat 20. Pan zapytał, czy ten los, czy one mogły być pogodzone, czy niepogodzone, czy znalazły bezpieczeństwo. Ostatnio na jednym ze spotkań była pani, która była etnografką bardzo długo, jest emerytowaną etnografką i ona mi powiedziała też ciekawą rzecz, że ja napisałam coś, czego ona i jej koledzy nie mogli napisać w latach 60., kiedy rozmawiali z moimi bohaterkami, 70., kiedy ona pracowała jako etnografka, dlatego że te kobiety od razu domagały się, żeby nie nagrywać, nie rejestrować, po prostu nie chciały powiedzieć o tym. I z jej punktu widzenia, żeby coś takiego właśnie można było napisać, trzeba było poczekać dłużej. Że one nie były na to gotowe i po prostu jakby uciekały od tego, jak ten los wyglądał. Że oni jakby to wiedzieli, ale one się nie chciały dzielić tą wiedzą. Może to wynikało z tego piętnowania kobiet, czyli kobieta zgwałcona na przykład. Mówiono jej tylko cicho, żeby nikt się nie dowiedział. No wie pani, przemoc w domu, bardzo różne wymiary. Choćby sam fakt, że kobieta haruje fizycznie, no to było coś tak normalnego, no co, no normalne, kobieta wiejska musi pracować. To tabu, że kobieta nie powinna się skarżyć, żyć, żeby być dobrą gospodynią, no to trzeba dawać z siebie wszystko, prawda? Zdarzały się takie pojedyncze akty odwagi, niezwykłe moim zdaniem, bo moja babcia, matka mojego ojca, ojciec pochodzi z Podbiałej Podlaskiej, ze wsi Bochukały. Władzia, moja babcia, jak mój dziadek, który miał ciężką rękę i kultura była taka, że po prostu się tymi rękoma załatwiało, porządkowało się sprawy, to w momencie, kiedy ją kiedyś trzasnął, ona w tym swoim poczuciu krzywdy i takiej niesprawiedliwości po prostu pojechała do swojej przyjaciółki, która wyemigrowała na Śląsk i postawiła tego Leona w sytuacji, gdzie gospodarzowi wyjechała żona. No tak, tak, tak. Znaczy ona powiedziała, ja wrócę, kiedy ty więcej na mnie nie podniesiesz ręki. I pomyśl, dla niego nie było problemem to, że on podnosi rękę, tylko to, że postawiła go wobec społeczności w sytuacji, że on stracił twarz. I poczucie, że ona wyznacza tą granicę i oczekuje od niego, że on jej będzie przestrzegał, spowodowało, że rzeczywiście ta przemoc się no, już jakoś tam ograniczyła. Oczywiście nie skończyła, tylko pewnie rzadziej. No bo są różne sposoby na to, żeby okazać podległość. I oni też, mając trójkę dzieci, bo mój ojciec był najmłodszy, mając świadomość tego, że na starość zostaną sami i że po prostu umrą sami, bo tak też się stało, postanowili kształcić te dzieci. Ponieważ jedynie wykształcenie może być jakąkolwiek nadzieją na poprawy losu, bo babcia mówiła tak, żebyśmy harowali jeszcze dwa razy więcej, choć już nie można było więcej pracować, to myśmy nic z tego i tak nie mieli. Więc jedynie, co można było robić, to wesprzeć te dzieci w kształceniu, czyli wozić co pół roku pół świniaka, wóz ziemniaków, do tego kapustę, czy ogórki, co tam udało im się uzbierać. I ta trójka dzieci rzeczywiście została wykształcona do matury, ale jak poszli do miasta, to dziadkowie zmarli nosami. No, ale mieli poczucie, że po prostu te dzieci będą miały lepsze życie. Tak, dziękuję bardzo. To jest dokładnie to, dotknęła pani sedna, że bardzo często te dzieci odchodziły z domu i właściwie te więzi już były bardzo słabe, rzadziej się widziały i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to rodzice robili wszystko, żeby właśnie miały lepszy los. Te historyjki, które tutaj Państwu opowiedziałam, dowiedziałam się tylko dlatego, że zaczęłam spisywać historię swojej rodziny. Z chwilą, kiedy ja spisywałam, historie były trzy. Wychowały się w tym samym domu, ci sami rodzice, najczęściej w 90% te same sytuacje. Ale bywało tak, szczególnie ta najmłodsza mówiła, słuchaj, ja Ci powiem coś w tajemnicy, co nikt nigdy wcześniej nie słyszał z moich ust. Ja nawet byłam skrępowana, mówiłam wielokrotnie, słuchaj, jak nie chcesz, to nie musisz. Ale ona czuła chyba takie pragnienie, wyzwolenia. Że ktoś chce też posłuchać. Tak, mówi, żadna z moich sióstr tego nie wie, moje dzieci, moje wnuki tego nie wiedzą. Czasami to były takie, aż mnie to rozśmieszało, że to takie nic.
Ale co niektóre historie, to były takie, że mówię, jak to? No przecież historia tej rodziny byłaby inna, gdyby starsze siostry wiedziały. I tak mówię, ciociu, jak ty masz teraz 88 lat, jak ty mogłaś tyle lat to trzymać? Ona mówi, i tak nikt by mnie nie wysłuchał. Jedno pytanie o śpiewanie kobiece. My jesteśmy w ambasadzie muzyki tradycyjnej. To jest jednak sytuacja wyjątkowa moim zdaniem. To jest przestrzeń autonomiczna kobiet. Ja mówię o tym śpiewaniu kobiecym właśnie przy tym darciu pierza, na weselach, w tych śpiewach rzeczywiście tylko dla kobiet, bez mężczyzn. To jest ta przestrzeń autonomiczna, przestrzeń, w której one odzyskują podmiotowość, bo one nie mają tej podmiotowości za często. I jeszcze dodatkowo właśnie to jest taka sytuacja, kiedy one mogą odczuwać przyjemność, radość, czyli też takie emocje, które właściwie są tak rzadkie w tym świecie, w tym ich życiu, czy w tych źródłach, w których pani korzystała, czy tam w ogóle właśnie się to pojawia? Bo ja rozumiem, że pani jakby zrezygnowała z rozszerzania tego wątku właśnie. To nie pojawia się za często, no ale ja się zgodzę, bo nie jest pani też pierwszą osobą, która na to zwraca uwagę, że może należy się nad tym pochylić przy poszerzaniu książki i chętnie się też nad tym zastanowię. Swoją drogą bardzo wiele kobiet, zwłaszcza być może nieedukowanych, czy bez jakiejś takiej świadomości siebie, w ogóle miała trudność, żeby sformułować coś na swój temat. Że to jest taka pierwsza trudność. Ja i moje potrzeby, ja i moje życie, w ogóle mówienie o sobie. I to też zgłaszają ludzie, że babcia właściwie no nie wiedziała, co miałaby o sobie powiedzieć. No, po pierwsze się nad sobą nie zastanawiała, po drugie, no czy to w ogóle jest ciekawe, czy to w ogóle jest ważne. Prawda? A to nieważne, tam jak jedna z moich rozmówczyń powiedziała, tam babcia mówiła, a co żeście takie ciekawe tam, jak myśmy pytali, to w ogóle nie chciała nam nic powiedzieć. Za tym różne rzeczy mogą się kryć, ale najprostsza może być taka, że faktycznie nie jestem taka ciekawa i nic nie mam do powiedzenia, po prostu. Przypadek udany, to znaczy zostaje panią, kobieta we wsi, zostaje tą nauczycielką i czy ona jest też w tym środowisku pani rozpoznawana jako pani? Nie mówię o PRL-u i o awansie społecznym, tylko w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy rzeczywiście jest akceptowana jako ta przynależna do pani, czy i tak zostaje z boku, jako ktoś, kto przychodzi do klasy nauczycieli z zewnątrz. Ten drugi wariant chyba jest najbardziej prawdopodobny. Jeżeli do tej pory zdarza się mówić ludziom, że komuś słoma z butów wystaje, no to wyobrażamy sobie, co było wtedy. No to jest trochę tak, jak Maria Kuncewiczów napisała o służących, że one tam przyjeżdżają, zrzucają te swoje suknie, robią sobie fryzury miejskie, trwałe ondulacje, ale i tak mają zawsze jakieś zaniedbanie w ubraniu i że zawsze widać, że to jest tylko służąca, jakby się nie przebrała. Więc myślę, że to jest ten przypadek, że taka wykształcona wiejska dziewczyna pozostaje tą wiejską dziewczyną, co nie znaczy, że nie ma akceptacji na przykład w środowisku nauczycielek. Moja mama była wiejską nauczycielką. No i powiedziała kiedyś, że po świecie chodzi 27 jej chrześniaków. Ponieważ w wsi, gdzie uczyła, honorem było poprosić panią nauczycielkę w kumę, to się tak nazywa. Tak. Niesamowity prestiż był ludzi wykształconych, w ogóle właśnie tych panów, tej pani, to w ogóle była naprawdę kolosalna różnica, że było się panią i chciało się zostać tą panią. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.